You idiot! Hardcore katoliczka z County Clare próbuje wepchać swoją religię w gardła innych ludzi. Kiedy w Stanach zalegalizowano związki homoseksualne, Kim Davis, urzędniczka z County Clare, stwierdziła: nie ma bata! Pani Davis mówi: wydając certyfikat małżeński, który kłóci się z definicją małżeństwa daną nam przez Boga, pogwałcam zasady mojej religii. Pary homoseksualne wracały dzień po dniu i zawsze słyszały tą samą odpowiedź od pani Davis. Sprawa została więc skierowana do sądu, później do wyższej instancji i do kolejnej. W każdym przypadku kobieta mówiła, że nie będzie wydawać certyfikatów. Wolność wyznawania religii to prawo każdego z nas, jednak należy rozumieć definicję słowa wolność. Skoro ortodoksyjni Żydzi nie jedzą wieprzowiny, to czy mogą ciebie od tego powstrzymywać? A skoro Sikhowie noszą turbany, to znaczy, że mają tobie też jeden owinąć wokół głowy? Poza tym Kim już raz dała ciała. Wydała certyfikat małżeński Cameron i Alexis Cullen. Cameron jednak była transgenderycznym mężczyzną z dowodem mówiącym, że jest kobietą. Skoro dusza pani Davis jest niespokojna podczas wykonywania jej pracy, rozwiązanie wydaje się być proste. Wystarczy zmienić pracę.